Mamy już grudzień, ostatni miesiąc tego roku, który z reguły na rynku kryptowalut był bardzo zmienny. Działo się dużo, altcoiny wybijały lub spadały raz po raz, przez to rzeczywiście na tej zmienności można zarobić. Ale kto to wie, co akurat kupić, w którym momencie i kiedy to sprzedać? W dzisiejszym materiale postaram wam się przytoczyć pewnego rodzaju formy analizy, która ma za zadanie przybliżyć wam sylwetkę projektów, które według mnie warto rozgrywać w grudniu. I niekoniecznie warto je kupować, warto wejść w longa lub shorta, lub rozegrać to na spocie w tym czy drugim kierunku, żeby rzeczywiście na tym potencjalnie zyskać. Przeprowadzimy sobie analizę czterech coinów raz po raz, na ile to się da skondensowaną i treściwą, żebyście na bazie tego mogli podjąć decyzję, co z nimi chcecie zrobić w grudniu. Lub ewentualnie, i co zalecam, tylko i wyłącznie wesprzeć się w swoich przemyśleniach i analizie własnej, subiektywnej tego, co z nimi może się wydarzyć, na bazie dzisiejszego materiału. Jeżeli film tego typu Wam się podoba, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. Subskrypcji na tym kanale, bo co miesiąc update'uję moje rozegrania i wrzucam coiny, które akurat według mnie warto kupić lub sprzedać, więc warto po prostu tutaj na tym kanale być i razem ze mną przez ten cykl najbliższy na rynku kryptowalut sobie przejść w chwale, miejmy nadzieję, starcią nie natarć. Zaczynajmy! Wiecie, sprawa w chwili obecnej wygląda tak, że przed nami jeszcze dużo. To jest dopiero taki zalążek i zwiastun tego co nadchodzi. Dużymi krokami zbliżamy się gdzieś tam w stronę tej wyczekiwanej hossy. A to jest pewnego rodzaju zwiastunem. Ten obecny stan rzeczy i wydarzenia, które w takiej formie przedwstępnej pokazują nam, do czego rynek kryptowalut jest zdolny. Tak? Potwierdzeniem tego faktu i stanu rzeczy jest nie tylko bitcoin, ale też to, że jak widzą na pewno wszyscy aktywni obserwatorzy rynku, rozmaite altcoiny również zaczęły ostatnio budzić się do życia po długim śnie zimowym. Inwestorzy więc, można powiedzieć, są bardziej skłonni do ryzyka, co przejawia się inwestowaniem w mniejsze kryptowaluty, które dzięki temu odnotowują imponujące bardzo wyniki. I pewnie przeczytaliście tytuł. Wiecie więc, że dzisiejszy film będzie właśnie o różnego rodzaju altcoinach. Sprawdzimy więc sobie tych czterech projektów krótkoterminowy potencjał na wzrosty lub spadki i, podobnie jak ostatnio w listopadzie, stworzymy tutaj dwa scenariusze zagrań na grudzień dla każdego z nich. W zestawieniu przygotowanym przeze mnie na ten miesiąc mamy trzy kryptowaluty, o których od dłuższego czasu nie mieliśmy okazji rozmawiać, a także jedną, której w tej serii nie omawiałem nigdy wcześniej. Pierwszą z nich będzie Ethereum. W które nie wgłębiałem się już od jakiegoś czasu. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące dni i tygodnie mogą być dla Ethereum momentem sporego odbicia cenowego i napływu kapitału. Porozmawiamy więc dokładnie o tym, a także o pewnej niespodziance, jaką w związku z tym faktem przygotowałem dla tych, którzy lubią aktywnie korzystać z okazji nadchodzących i nadarzających się na rynku. Kolejną powracającą kryptowalutą będzie Chainlink, który ma na długoterminowy potencjał, nie umyka, on na pewno uwadze gdzieś na inwestorów instytucjonalnych, więc porozmawiamy sobie trochę na temat przyszłości sektora Oracle, ale przede wszystkim na temat tego, jak cena link będzie kształtować się w najbliższym czasie. Następne w kolejce będzie Cardano, o którym też nie rozmawiałem z Wami od jakiegoś czasu. Ten projekt słynie ze znakomitego podłoża technologicznego, ma też łatkę bycia kiepskim przyciągaczem kapitału. Zobaczymy, czy ten pogląd dalej jest aktualny i prześledzimy wszystkie najważniejsze metryki opisujące Wycenę Ady. Na końcu porozmawiamy o nowym członku naszej serii, czyli kryptowalucie Illuvium, która jest powiedzmy opublikowaną ostatnio grą. Oparty na technologii blockchain. W związku z tym poruszymy również kwestię sektora Gamify oraz potencjału, jaki widzę, jeżeli chodzi o cenę tego tokena. No dobra, ale odpowiedzcie sobie na pytanie, jak często korzystacie z wiedzy teoretycznej, tak? Wiadomo, że praktyka w tradingu jest najważniejsza. Jeżeli nie znacie podstaw, nie wiecie, jak się po rynku kryptowalut poruszać, to my stworzyliśmy kurs, który jest za darmo, jest bezpłatny, pomoże Ci przejść z teorii do praktyki z uwagi na naszą współpracę z giełdą Bybit. Możecie sobie takie lekcje za Darmo odbyć w domowym zaciszu. Link do kursu znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dzisiaj właśnie wrzuciliśmy udoskonaloną wersję strony, gdzie wszystko jest jeszcze bardziej przejrzyste. Wprowadzamy kolejne poprawki do kursu. Skupia on się głównie na tradingu oraz macie dostęp do liveów tradingowych na żywo, a także dostęp do czatów na Discordzie oraz Telegramie. No, wszystkiego się dowiecie, klikając link właśnie Akademii Kryptowalut z zapisu lub wpisując sobie w wyszukiwarkę gdzieś tam w internecie koszary.info i Was bezpośrednio przekieruję. Jedyne, czego od Ciebie wymagamy z uwagi na współpracę z Bybitem i zrealizowanie tego kursu, to zarejestrowanie się z nami właśnie na tej giełdzie, korzystając z linku w opisie. Dzięki temu możemy wprowadzać coraz to nowsze materiały za darmo, materiały szkoleniowe, rozwijać cały ekosystem, a także zaproponować Ci szereg bonusów, cashbacków i prowizji, które dzięki rejestracji z tego polecającego linku po prostu otrzymujesz. Jeżeli chodzi o wygodę korzystania, zaplecze technologiczne i layout, to Bybit według mnie konkurentów zbyt dużych nie ma. Giełda jest również spolszczona, więc możecie sobie ustawić język polski. No i tyle więc dziękuję bardzo, że poświęciliście chwilę na zapoznanie się z tą wstawką, co by nie było reklamową, sponsorską, a my przechodzimy dalej, skoro już to za sobą mamy. E, tutaj rzeczywiście, e, jak dobrze wiecie, te podsumowania sytuacji na rynku budzą pewnego rodzaju... Napięcie, tak? Jest to źródłem dużego entuzjazmu. Również dla osób takich jak ja, czyli osób mówiących od półtora roku o ponownym podniesieniu się bitcoina i cierpliwie czekających na to, aż te słowa znajdą potwierdzenie na rynku. Przebiliśmy 40 tysięcy dolarów na bitku, altcoiny zaczynają się budzić do życia, to na pewno to było rano, 4 grudnia. Te 40 tysięcy zostało przebite, a już teraz grudnia 6 mamy 44 tysiące więc bardzo dynamicznie weszliśmy na nowy pułap cenowy, e, niewidziany. Od prawie dwóch lat, tak? Nawet jeśli prędzej czy później przełamie go jakaś korekta, to postarajmy się to wykorzystać na maksa. Na ten moment obserwujemy bardzo duży hype, który przejawia się też właśnie w zachowaniu altcoinów. Choć bardzo daleko nam do mówienia o jakimkolwiek alt-seasonie, kryptowaluty o mniejszej kapitalizacji rynkowej zaczynają pokazywać pierwsze, bardzo subtelne oznaki ożywienia. Kiedy spojrzymy na wykres ilustrujący kapitalizację rynkową wszystkich tokenów poza stablecoinami i poza Ethereum i Bitcoinem. Podzieloną przez Bitcoina, zobaczymy, że jest spadek, zatrzymał się i aktualnie wykazuje odporność w granicach dwóch piątych kapitalizacji Bitcoina. Przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji do ponad 1,5 biliona oznacza to, że altcoiny widzą wystarczająco dużą część tego kapitału, by nie spadać w relacji z bitcoinem. To jest już pozytywnym znakiem, powiedzmy, tak? I choć niektórzy analitycy twierdzą, że alty dalej będą krwawić, czego oczywiście nie możemy wykluczyć, to nie możemy też właśnie z tapety totalnie zdjąć tego, że podniosą się one szybciej po prostu niezwykle. I to wszystko na pewno okaże się w roku 2024, tak? Dokładna prognoza tego, jak zachowają się mniejsze kryptowaluty, jest na ten moment oczywiście dosyć trudna, ponieważ jest bardzo wiele niewiadomych. Wszystko wskazuje na to, że okaże się to na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy, bo rok 24 to oczywiście halving, który odbędzie się już około za 130 dni, a ETF oraz prawdopodobnie pivot Fedu, czyli trzy bardzo silne pozytywne sygnały, które będą dobrym tułem do analizy rynku altcoinów, również wskazują, że sporo może się na rynku kryptowalut zadziać. Reakcja Bitcoina na te wydarzenia, czy całego rynku kryptowalut, będzie dla nas bardzo istotna i na pewno się na niej skupię. Tymczasem, my przejdziemy teraz do pierwszej kryptowaluty z naszego zestawienia, czyli do Ethereum. Ostatnimi czasy, z uwagi na szereg spraw do załatwienia i filmów, które nagrywam. Nie wrzucałem dużo updateów o ETH, e, tak jak kiedyś to robiłem, więc cieszę się, że mogę skorygować ten stan rzeczy. Mówiłem o tym projekcie ostatnio w kontekście flippingu oraz jego nietypowego miejsca na rynku kryptowalut, e, jeżeli chodzi o ETH, tak, bo przestaje powoli przypominać altcoina ale nie przypomina też jeszcze Bitcoina, więc jesteśmy gdzieś po środku. Wiadomo z definicji, altcoiny to są projekty alternatywne od Bitcoina, czyli wszystkie poza nim, ale chodzi o sam fakt jakby wielkości i skali przedsięwzięcia oraz tego jaki wpływ na rynek kryptowalut Ethereum ma. Dzisiaj chciałbym zacząć od zbliżającej się aktualizacji Cancun Deneb, która zostanie wprowadzona w życie prawdopodobnie w pierwszym kwartale roku 2024. I to będzie taki kamień milowy, przede wszystkim jeśli chodzi o skalowalność, tak? bo częścią tej aktualizacji będzie wprowadzenie omawianego tu i tam protodank shardingu, czyli takiej technologii, której ostatecznym celem jest znaczne polepszenie przepustowości sieci. I rzeczywiście. Wyczucie czasu jest dobre, ponieważ wraz z napływem kapitału inwestorzy zaczynają być coraz bardziej aktywni. Jeśli chcemy, aby nasz rynek się rozwijał, byłoby dobrze, gdyby zostali oni na hoście Ethereum szybkimi oraz tanimi transakcjami. I to oczywiście świetnie pozycjonuje tę kryptowalutę i może być odzwierciedlone w cenie na początku 2024 roku. Trzeba jednak przyznać, że w szerokiej perspektywie sektor Ethereum oraz jego konkurentów należy do jednego z najbardziej napiętych na naszym rynku. A celem zespołu stojącego za tym projektem, na hostce na pewno, będzie więc upewnienie się, że żaden z Ethereum killerów nie będzie mieć lepszej oferty od niego. A co do tego, nie ma jeszcze absolutnej pewności. I to nawet widać w napływie kapitału, bo według Coinshares inwestorzy instytucjonalni poza Bitcoinem najchętniej wybierają oczywiście Ethereum, co jest słuszne. Ale trzecia na podium jest teraz Solana, czyli bezpośredni konkurent ETH wraz z nadejściem roku 2020. I kolejne 25 trzeba będzie uważnie śledzić nastroje inwestorów w tym makrosektorze projektów warstwy pierwszej, szukając tym samym projektów rywalizujących z Ethereum, którym wiedzie się najlepiej. Sama pozycja ETH nie jest raczej zagrożona, ale stawiam, że będzie przynajmniej jeden projekt oparty na podobnej zasadzie działania, któremu powinno udać się wykręcić lepszy wzrost. To jednak taka dygresja, tak? Wróćmy do samego Ethereum. Z informacji mogących budzić entuzjazm, mamy też ostatni raport pochodzący od jednego z menedżerów Caleb and Brown, który pokazał nam, że od swojego momentu powstania w roku 2015 Ethereum zgromadziło ponad 16 miliardów dolarów przychodów w opłatach, pokonując tym samym Facebooka i Microsoft. Pod względem tempa przyrostu. To widzicie właśnie tutaj, macie te firmy w zestawieniu oraz właśnie samo Ethereum. I to oczywiście przede wszystkim kwestia wszechstronności, bo Bitcoin jest głównie lokacją kapitału, jest też bezpieczną siecią transakcyjną, a Ethereum to wdrażanie złożonych protokołów w różnych branżach. Sam raport jest jednak ciekawym sposobem na lepsze uzmysłowienie sobie potencjału, który kryje się nie tylko w Ethereum, ale w kryptowalutach jako takiej pewnej usłudze. Autorzy tutaj sugerują, ja też bardzo optymistycznie myślę, że jest to dowodem tego, iż waluty cyfrowe jako ogół będą miały niebawem globalny zasięg porównywalny z wybuchem popularności firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania. Nie zgadzam się z tym do końca, ale dalej uważam to za taką ciekawostkę, tak, którą warto przytoczyć, bo dobrze obrazuje skalę kryptowalut na tle biznesu tradycyjnego. Przejdźmy jeszcze jednak trochę bardziej, powiedzmy konkretnie, do tego, co się dzieje z samym tokenem ETH. Zacznijmy od tego, że token ten stał się ostatnio z powrotem deflacyjny, co, jak raportuje portal Coin Tribune, wynika z dwóch kluczowych czynników. Po pierwsze, po wzroście liczby walidatorów ze względu na aktualizację Shapella ich liczba zaczęła znowu spadać od października, tak? Co z jednej strony spowalnia rozwój sieci, a z drugiej prowadzi do spadku emisji nowych tokenów. Po drugie zaś nastąpił wzrost spalania dziennych opłat za kryptowalutę Ethereum ze względu na aktualizację EIP 1559, która wiąże ten mechanizm z aktywnością sieci. Dodatkowo obserwujemy też wzrost aktywności, tak? bo w październiku dzienna liczba e, jakby spalonego Ethereum osiągnęła 899 sztuk, a liczba ta wzrosła do 5368 sztuk w niecały miesiąc. Więc te liczby odzwierciedlają gwałtowny wzrost aktywności, który widać też, gdy spojrzymy na wykresy rosnącego total value locked oraz rosnącej ilości dziennych transakcji. Mówiąc więc krótko, podaż Ethereum się kurczy, a popyt wzrasta. Mamy więc ostatnio na takie bardzo dobre podłoże pod wzrost od strony tokenomiki, która w dalszym ciągu gra istotną rolę, nawet jeżeli nie jest absolutnie najważniejsza. A dla nas najważniejsze będzie połączyć te informacje w jedną całość. Aby to zrobić, musimy przeanalizować to, jak radzi sobie cena ETH zarówno w ostatnim czasie, jak i od czasu ostatniej BESY. Jeśli to zrobimy, to dwie rzeczy staną się dla nas od razu oczywiste. Po pierwsze, we walucji z Bitcoinem, i Ethereum w przeciwieństwie do większości kryptowalut, radzi sobie jako cyfrowe srebro całkiem nieźle. Pomimo tego, że trend od jakiegoś czasu jest oczywiście spadkowy. Tak jak widzicie, po mocnym wzroście w połowie 2021 roku mieliśmy dołek dokładnie w połowie 2022. Drugiego, na którym ponownie zatrzymaliśmy się właśnie niedawno. Ta granica e, właśnie sugeruje, więc bardzo mocne wsparcie, e, co jest pozytywnym sygnałem. Historia wskazuje na to, że niedługo możemy się od tego poziomu po prostu odbić. W ewaluacji z dolarem za to obserwujemy przełamanie przez Ethereum mocnego punktu oporu na poziomie oscylującym między 2030 a 2130 dolarów. Tym samym dając nam najwyższy poziom cenowy od maja 2022 roku. Weszliśmy więc w końcu po wielu, wielu miesiącach na nowy pułap cenowy, Jesteśmy więc w takim sensie, powiedzmy, na niezbadanym w czasie terytorium, można powiedzieć, na dziewiczym terenie który wcześniej został zapomniany na okres prawie dwóch lat. Więc uderzyliśmy w all-time high na poziomie 2270 dolków. Mieliśmy lekką korektę, po czym ustanowiliśmy kolejne roczne all time high na poziomie 2310 dolarów, od którego się obecnie odbiliśmy. Aktualnie czekamy na to, jak zachowa się Bitcoin, który w ostatnim czasie rośnie wręcz nieprzewidywalnie. Duży wzrost może nas przenieść wyżej, ale w dalszym ciągu mamy podwyższone ryzyko spadku związane z rosnącą dominacją Bitcoina. Bazując na tym wszystkim, widzę więc dwa najbardziej prawdopodobne scenariusze, jeśli chodzi o krótkoterminową cenę Ethereum. Pierwszy z nich jest zagraniem na wzrosty, czyli longiem. Jesteśmy w jasnej fazie wzrostowej, tak na rynku, który, jak wiemy, dobrze traktuje Ethereum obecnie, szczególnie, że jest to drugi, pod względem wielkości, gracz w tej przestrzeni. ETH zgarnia spory kapitał, wykazuje odporność względem Bitcoina i analiza techniczna sugeruje, że możemy w najbliższym czasie zobaczyć poszukiwania nowej linii oporu na poziomie 2300, 2400 dolarów, a nawet i wyżej, jeżeli trend wzrostowy będzie w dalszym ciągu się podtrzymywał, tak jak sugerują różnego rodzaju wskaźniki techniczne. Na Bitcoinie nie zobaczymy zbyt dużej korekty. Zakładam, że możemy śmiało wtedy uderzać w wartości rzędu 2450 dolarów, gdzie jest zgromadzona spora płynność. Na wszelki wypadek, take profit przy tym zagraniu ustawiam lekko poniżej tej granicy, natomiast stop lossa na poziomie 2172 dolarów, który jest ważną linią wsparcia. Jej pokonanie oznaczałoby raczej mocną korektę, tak? Dlatego też ważna byłaby odpowiednio szybka ewakuacja z tej pozycji, i po prostu reakcja na to, co potencjalnie może się wydarzyć. Jak widzicie, mamy tutaj na dźwigni razy 9 78% potencjalnego zysku i 31% straty, gdyby wybiło nam stop lossa, czyli risk który reward ratio na poziomie 2,5 do 1 scenariusze są widoczne u góry, to jest ten, który zrealizowałby się ewentualnie gdyby long się udał, a ten gdyby udał się short, o którym Wam teraz opowiem. Tutaj zakładamy w najbliższym czasie, że możemy zobaczyć korektę, tak? Nie jest to wykluczone, bo entuzjazm związany ze wzrostami na Bitcoinie no musi się kiedyś skończyć i zakładam, że grudzień będzie miesiącem przynajmniej jednej mocniejszej korekty. Trzeba też pamiętać, że tak jak wspominałem, dominacja Bitcoina nadal wzrasta, co w praktyce oznacza, że jakikolwiek spadek na nim będzie odczuwalny dwa razy mocniej na innych altcoinach, do których Ethereum mimo wszystko się pod pewnymi względami nadal zalicza. Jeśli więc rynek postanowi no nieco odpocząć od mocnych wzrostów, tak? Szczególnie widocznych w ciągu... W ciągu ostatnich paru dni to bardzo prawdopodobne, że przebijemy się przez wsparcie na poziomie 2172 dolarów i zejdziemy jeszcze niżej, być może w okolice 2100. Dlatego postanowiłem ustawić tej profit na, na szorcie na poziomie 2135 dolarów, natomiast stop loss na granicy 2300 powinien po prostu pomóc nam uniknąć mocniejszych strat. Jeżeli chodzi o mnie. To ja w tym hedge mode ustawiam sobie na Bajbicie obydwa te zagrania, bo jak widzicie, jeżeli któryś z nich wejdzie, to tak czy siak, gdyby wszedł short, to aktualnie odrobi mi to stratę na longu i jeszcze będę miał nawiązkę, a gdyby wszedł long przy takim założeniu. To rzeczywiście odrobi mi to stratę, którą wybije stop loss na shortzie i tym samym pozostanie mi 58% zysku. Więc jedyna sytuacja, w której nic nie dałoby się zarobić, to jakby nie wszedł ani long, ani short, ponieważ wybiłoby obydwa stop lossy. Rynek również w taki sposób może się zachować. Jest to dosyć dziwne, to co robię, może niecodzienne, ale uważam, że w ten sposób też minimalizujemy sobie ryzyko no, utraty kapitału, to raz, ale niestety też znacznie mniejszy, Zysk potencjalnie możemy z tych zagrań mieć. Więc co Wam polecam, bo ja to robię trochę na potrzeby tych filmów, żeby zobaczyć, który scenariusz się potencjalnie zrealizuje. To odpalcie sobie, być może, jeżeli w ogóle chcecie, tak, napajcie jedną z tych pozycji i wybierzcie tą, która po prostu bardziej sprzyja Waszym personalnym, subiektywnym założeniom i analizie, która jest wam bliższa i scenariuszowi, który według Was się ziści. Ja oczywiście na moim telegramie KDP Wiadomości, do którego Was teraz serdecznie zapraszam. Link jest w opisie pod tym filmem. Będę regularnie Oceniał trafność tych moich prognoz, i na bieżąco będę analizował dalszy rozwój sytuacji związanej z Ethereum. Więc tam też znajdziecie update co do tego, który scenariusz się ziścił, który się zrealizował. I co tam udało mi się pozamykać, a co nie. W prawej strony również macie krótki słownik skrótów dla osób początkujących. Oczywiście nie polecam wtedy dotykać dźwigni w prawym górnym rogu teraz macie przypięty poradnik z giełdy Bybit. Jak w ogóle zacząć, jak ustawiać te pozycje, co robić, a czego nie, więc polecam sobie zastopować ten film, odpalić drugie zakładce ten poradnik, który Wam wyskoczył, tylko na telewizorze, jak oglądacie go nie widać pewnie. Wtedy jest na moim kanale. Jak wejdziecie na mój kanał, to na głównej stronie od razu się poradnik pokazuje i w ten sposób będziecie mogli sobie to rozegrać w lepszy sposób. Wiem, że część z Was bardzo ceni sobie swoje pieniądze na rynku kryptowalut, nie chce ryzykować swoimi środkami, więc z uwagi na to przygotowałem w dzisiejszym materiale dla Was razem z Bybitem taką powiedzmy niespodziankę. Chodzi o to, że możecie odebrać 1000 dolarów i to nie jest, że pierwsze 5 osób czy 7. Wszystkie osoby mogą odebrać 1000 dolarów, które konta na giełdzie jeszcze nie mają, na rozegranie pozycji tylko i wyłącznie na Ethereum. Czy możecie odpalić longa lub shorta z tego scenariusza za 1000 dolarów. To jest 20 dolarów na dźwigni razy 50, czyli macie 1000 dolarów w pozycji. Co należy zrobić? To zarejestrować się z tego linku poniżej w opisie, gdzie jest napisane odbierz tam darmową pozycję Long Short na Ethereum. Widzicie to teraz gdzieś też na ekranie pewnie. Wpłacić 100 dolarów albo z jednej giełdy, albo bezpośrednio na Bybit'a sobie doładować konto lub więcej oczywiście. To od Was zależy. Trzymać to przez 7 dni. I ukończyć KYC podstawową weryfikację. Potem te pieniądze możecie oczywiście wypłacić, jeżeli Wam się giełda nie, nie spodoba, więc nie musicie ich w ogóle dotykać. To nie dotyczy tych kont Unified Trading Account. E, to jest taka gwiazdka, która jest, myślę, warta podkreślenia. I e, tyle. Z uwagi na to, że zainteresowanie pewnie będzie duże, na stronie, jak widzicie, jest też taki licznik, który pokazuje, ile jeszcze tych środków zostało. Więc nie musicie mnie pytać, Marek, czy jeszcze są te środki na Ethereum, na Longa czy Shorta. Nie, wejdźcie sobie w ten link, wejdźcie na stronę i macie taki no, barometr czy coś pokazane, ile tam po prostu jeszcze tych środków jest. Dlatego po prostu warto według mnie sobie sprawdzić, zobaczyć i odebrać taką pozycję na start, jeżeli z Bybit'a jeszcze nigdy wcześniej nie korzystaliście lub korzystacie z jakichś innych giełd. Przypomnę jeszcze, że dalsze losy tych dwóch zagrań możecie śledzić na moim telegramie KDP Wiadomości, gdzie będę regularnie aktualizował prognozy gdzie będziecie mogli zweryfikować, czy moje rozumowanie, w którymś z tych scenariuszy okazało się słuszne. Pamiętajcie też, że te parametry określone przeze mnie są orientacyjne, tak? Mogą się różnić w granicach 5 czy 10, e, powiedzmy, dolarów w górę czy w dół. E, nie muszą być idealne. To tak mniej więcej po prostu chodzi o te wejścia i wyjścia. Wiadomo, że każdy ogląda ten film w różnym momencie, ale jeżeli cena odjechała, nie wiem, o parę 10 dolarów czy więcej, to ja już za to nie ręczę. Sorry, ale to już od was zależy, czy sobie odpalicie to w tę, czy w drugą stronę, tak? E, więc. Mm, Wiadomo, że chodzi o grę proporcji, statystyka na rynku kryptowalut. Każdy zawsze się myli na rynku krypto, tak to działa. Po prostu osoby, które mylą się najmniej, mają największe. Benefity i największe potencjalne zyski. Więc jeżeli zdecydowaliście się na rozegranie tej lub podobnej pozycji w oparciu o airdrop, to też dajcie znać w komentarzu, jak Wam po prostu poszło. Tymczasem przechodzimy do drugiej kryptowaluty z naszego dzisiejszego zestawienia, czyli do Chainlinka. Jeśli chodzi o ten projekt, to miałem już dobrych parę okazji, by się w niego wgłębić na tym kanale. Jeśli jednak jeszcze o nim nie słyszeliście, to jest to oczywiście lider sektora Oracle, dostarczającego zewnętrzne dane ze świata rzeczywistego do aplikacji blockchainowych. Z tych najbardziej oczywistych aktualizacji w ostatnich w tym czasie jest staking, którego uruchomienie znacznie zwiększyło bezpieczeństwo sieci i użyteczność tokena LINK poprzez umożliwienie jego posiadaczom wspierania działania usług Oracle oraz zdobywania nagród za walidowanie transakcji. Wersja Early Access stakingu 0.2 będzie uruchomiona jutro, natomiast wersja pełna 11 grudnia. Całość jest częścią powoli wprowadzanego w życie planu Chainlink Economics 2.0, którego celem jest otwarcie drzwi dla bardziej zróżnicowanej grupy użytkowników, więc dobrze jest widzieć kolejne usprawnienia w tym projekcie możemy bezpiecznie założyć, że przełożą się na zwiększenie i tak już dosyć dużego popytu na niego, będącego moim zdaniem efektem wysokiego poziomu użyteczności, jaki reprezentuje sobą w ogólnym ekosystemie wszystkich aplikacji zdecentralizowanych. Jest tak dlatego, że Oracle to technologia, która jest tak naprawdę niezbędna do właściwego funkcjonowania bardzo wielu systemów opartych o dane zewnętrzne na blockchainie. Choć chaining zaczyna musieć powoli radzić sobie z konkurencją, to w dalszym ciągu ma około 80% wartości swojej niszy, a rozwiązania alternatywne, czyli omijające sektor Oracle w dalszym ciągu nie są stosowane na szeroką skalę. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest jak zwykle smart money. Wieloryby skupują Chainlinka w ogromnych ilościach i strzelam, że jest to w dużym stopniu przemyślana decyzja pod nadchodzącą hostę i związany z nią wzrost aktywności zarówno użytkowników, jak i budujących dla nich aplikacje deweloperów. Dostawca danych onchain, sentiment ujawnił ostatnio, że największe 200 portfeli Link niedawno zwiększyło swoje posiadane ilości o ponad 50 milionów dolarów, a te adresy gromadzą łącznie się 746,57 miliona tokenów Link o wartości niespełna 12 miliardów dolarów. Co więcej, trend ten zaczął się już wcześniej. W październiku ta sama platforma donosiła, tak, że od 18 września Chainlink odnotował wzrost liczby adresów posiadających znaczne zasoby Link w dużej mierze. I w szczególności raportowano o przybyciu 27 portfeli z zasobami od 100 tysięcy do miliona Link, co stanowiło wzrost o 5,8%. A w przedziale od miliona do 10 milionów Link od tego samego dnia przybyły 4 portfele, co stanowiło wzrost o 6%. I wszystko to mówi nam o dużym potencjale tej kryptowaluty na hostie. Ciężko na ten moment jednak powiedzieć tutaj coś konkretnego o tym, czy ona zwroty z bitcoina czy Ethereum. Na to jest zdecydowanie za wcześnie, tak? Możemy jednak przyjrzeć się temu, co dzieje się z linkiem w perspektywie właśnie takiej nieco bardziej krótkoterminowej. Zacznijmy od danych on-chain, a bardziej konkretnie mówiąc od zauważalnego spadku bilansu link na giełdach, który zwykle jest postrzegany jako sygnał byczy, co koreluje nieco z wnioskami z poprzedniego slajdu. Czyli odpływ z portfeli giełdowych sugeruje po prostu ruch w kierunku myślenia długoterminowego. Jeśli natomiast chcielibyśmy podsumować nieco to, co te dane on mówią nam o najbliższej przyszłości tokena LINK, to moglibyśmy powiedzieć, że jest pół na pół, tak? Czyli według podsumowania into the block z jednej strony e, ta kryptowaluta jest in the money, co oznacza, że siedmiodniową, średnią kroczącą, całkowitej wielkości podaży w porównaniu z wartościami z poprzednich dni, e, to sugeruje wzrosty. Ale podobnie jest z koncentracją, czyli wzroście LINK na portfelach dużych ryb, o czym już mówiliśmy. Jeżeli chodzi o negatywy, to m.in. rozwój sieci oraz ilość transakcji no, wskazują na lekkie wyhamowanie entuzjazmu, a co za tym idzie, może i przeszacowanie cenowe. Skonfrontujmy to więc z tym, co przeanalizowaliśmy do tej pory i z tym, jak cena Linka kształtuje się na wykresie. Święto Niepodległości 11 listopada Chainlink ustanowił roczną time high na poziomie 16,70 dolarów. Od tamtego momentu widzieliśmy lekkie załamanie ceny do poziomu 14, następnie 13 dolarów i tym samym weszliśmy we wzorzec trójkąta prostokątnego, z którego wyszliśmy podczas tego dużego ruchu 2 grudnia i ponownie zaatakowaliśmy 16 dolarów. Nie udało się nam natomiast przebić punktu oporu, który został ustanowiony w tamtym miejscu. Nastąpił natomiast pomyślny reset linii wsparcia w stanie 15 dolarów i 15 centów. I aktualnie teraz ta cena atakuje poziom 16 dolarów znowu, tak więc najbliższe losy tego. Tokena będą poza korelacją z ogólnym rynkiem, i Bitcoin opierać się może na możliwości przełamania tego oporu, od którego odbiliśmy się 3 grudnia. Według tego samego modelu, Into the Block, z którego korzystaliśmy przed chwilą, czyli In lub Out of Money Around Price. Możemy zidentyfikować dokładniej te strefy zakupowe, od których odbija się wykres. Korzystając z tego wskaźnika, Chainlink rzeczywiście napotyka tylko jedną istotną barierę podażową przed dalszym rozwojem. Ta ściana oporu znajduje się właśnie między 15,8 a 16,3 dolarów. To właśnie tam te 9140 adresów kupiło wcześniej ponad 11,4 miliona link. Aby sięgnąć do poziomu w okolicy 20 dolarów i wyżej, projekt musiałby zamknąć dzienną świecę powyżej tego, że właśnie poziomu. No dobra, ale jeżeli jeżeli chodzi o najbliższy czas, to widzę tutaj na pewno dwie możliwości. Jeżeli Link przebije ten poziom oporu, który próbował przebić bezskutecznie 11 listopada, bardzo możliwe, że poszybujemy bardzo wysoko. Przy tych wzrostach, które już widzieliśmy, Strzelam, że niewykluczony jest poziom 17,5 do 18 dolarów, dlatego w naszym długim zagraniu, czyli w longu, na tej kryptowalucie, zdecydowałem się ustawić poziom take profit na 17 dolarach i 35 centach. Myślę, że dalszy wzrost bitcoina mógłby na spokojnie nas spokojnie tam zaprowadzić, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo responsywny jest Link, jeśli chodzi o wzrosty. A poziom stop-lossa jest ustawiony 20 centów poniżej 15 dolarów, bo przejście przez niego tam oznaczałoby przełamanie się przez poziom wsparcia na 15 dolarów i 10 centach, od którego trzykrotnie odbijaliśmy się jeszcze nie tak dawno, tylko że wtedy to był poziom oporu. Scenariusz B to jest short, tak? Bo spadki również są niewykluczone, tak jak zawsze. Nie powinniśmy ignorować możliwości wystąpienia korekty. Więc jeżeli miałaby się pojawić, to zakładam, że na spokojnie mogłaby nas zabrać z powrotem do poziomu 13 dolarów i 90 centów, na którym byliśmy jeszcze pod koniec listopada. Dlatego w tym szorcie na tej kryptowalucie bezpieczny poziom relatywnie, tak? Tej profi znajduje się moim zdaniem lekko powyżej potencjalnego dna na poziomie 14 dolarów i 35 centów. Stop loss na 16 dolarach i 15 centach jest to natomiast dlatego, że jeżeli cena zawędruje w tej okolice, to będzie mocny znak, że nadchodzi kolejna próba przełamania oporu, która tym razem mogłaby udana być z niekorzyścią dla nas. Pamiętajcie więc, że oznaczone tutaj poziomy ceny są orientacyjne, mogą się różnić o parę dziesiątych centa w górę lub w dół, a zagrania te, te, tak jak poprzednio, będziemy śledzić na moim telegramie KDP Wiadomości, więc zachęcam Was, by tam dołączyć, jeśli chcecie się przekonać, czy moje zagrania okażą się trafnie zaprojektowane. Ok, czas na trzecią kryptowalutę. Nadszedł czas na kolejne przedsięwzięcie z naszego dzisiejszego zestawienia. Jest nim Cardano, czyli chyba jeden z najbardziej znanych kryptowalutowych projektów konkurujących o przestrzeń z Ethereum i ten projekt może się poszczycić bez konkurencji zapleczem technologicznym oraz bardzo oddaną społecznością użytkowników i deweloperów. Jednak wśród entuzjastów walut cyfrowych zyskał on często renomę bycie takim tokenem, wiecie, w niewielkim stopniu reagującym na wzrosty cenowe w porównaniu do poziomu, który sobą reprezentuje. Więc w dzisiejszej analizie chciałbym m.in. zweryfikować, czy ten od dawna znany pogląd nadal się utrzymuje i czy nadchodząca hosta niczego nie zmieni. Zaczynając od samych nowości na tokenie, warto wspomnieć, że zespół Cardano robi fenomenalną robotę, jeśli chodzi o dokumentowanie swoich poczynań. Regularne, cotygodniowe aktualizacje razem z intografikami na temat działań deweloperów pozwalają każdemu na szybkie zorientowanie się w tym, co akurat się dzieje. Jeżeli chodzi konkretnie o to, co się dzieje, to projekt wszedł już jakiś czas temu w finalną fazę swojego roadmapu zwaną Walterem której koncentruje się na zdecentralizowanym zarządzaniu. Pod spodem jednak nadal trwają prace nad dalszym usprawnieniem skalowalności i bezpieczeństwa sieci, która jest już na wysokim poziomie, co by nie było, głównie za sprawą technologii takich jak Ouroboros, czyli tak zwany rozszerzony model księgowości transakcji niewydanych. No to są już takie, wiecie, technikalia, ale muszę wam o nich opowiedzieć. Możemy chwilowo pozostać przy tym optymistycznym wydźwięku, bo trzeba przyznać, że w ostatnim czasie dobrze wygląda też całkowita zablokowana wartość sieci Cardano, która ostatnio urosła i to całkiem dużo. Bo aż o 432% z 50 milionów dolarów w styczniu, aż do 266 milionów w grudniu. W połączeniu ze wzrostem ilości transakcji powyżej 100 tysięcy dolarów, to tutaj również możemy wnioskować na temat zainteresowania kapitału instytucjonalnego, który inwestuje w ADE długoterminowo, prawdopodobnie widząc w niej potencjał na przyszłej hoście. Niestety, te pozytywne informacje nie odnalazły na ten temat zbyt dużego odzwierciedlenia w cenie tej kryptowaluty, która, choć radzi sobie nieźle, tak? trzeba przyznać, to robi to znacznie gorzej w porównaniu do innych altcoinów. Zacznijmy więc od tego, że Rada jest wybitnie słaba w walce z Bitcoinem. Widzimy wyraźnie, że od hosty jest tutaj praktycznie stały trend spadkowy bez żadnych większych wyłamań. Ostatnio widzieliśmy spadek do około 900 satoshich i mimo lekkiego odbicia w okolice 1000 nic nie wskazuje na to, by trend miał się w najbliższym czasie mocno odwrócić. W związku z tym... Nie powinno nikogo raczej zdziwić, że w porównaniu do innych kryptowalut Ada radzi sobie znacznie gorzej w awaluacji z dolarem. Jako jeden z niewielu lepszych altcoinów, token ten nie ustanowił nowego rocznego all time high podczas ostatnich wzrostów na Bitcoinie. Mówiąc bardziej konkretnie, aktualnie jesteśmy w okolicach 44 centów, a to jest cena, do której zbliżyliśmy się nawet w lutym, a w kwietniu tego roku widzieliśmy AD za 45 centów, mimo że na rynku było o wiele mniej kapitału. No nie mniej jednak, tak? Powiedzmy sobie, Ada jest w trendzie wzrostowym w ewaluacji z dolarem i udało jej się pokonać opór z lutego, E, przynajmniej w ostatnim czasie. Więc jest to sukces, ponieważ cały listopad walczyliśmy o przybicie się przez 39,5 centa. Dodatkowo, powyżej obecnego poziomu w okolicy 44 centów, czeka nas kolejna istotna bariera, na której aktualnie się koncentrujemy. Przebiega tam tamtędy 50-miesięczna wykładnicza średnia krocząca, i jest tam też zgromadzona spora płynność, jak pokazuje wykres Highblock Capital. Przebicie tej strefy oporu może otworzyć przed Adam nowe perspektywy, ponieważ nowym celem wtedy mógłby stać się poziom oporu, około 382 Fibonacciego, czyli okolice ok. 60. Centów. Widzicie więc, że ta kryptowaluta w dalszym ciągu czeka na poważne wybicie, które mogłoby być świadectwem nie tylko jej długoterminowego potencjału, ale też właśnie zainteresowania krótkoterminowo ze strony inwestorów. Na ten moment no, nie widzę niestety oznak, by reputacja Cardano jako tego żółwia, tak, który przez rynek kroczy bardzo powoli, miałaby nagle ulec zmianie, chyba że rzeczywiście to się zmieni na chosie. W związku z tym widzę dla Ady obecnie dwie potencjalne ścieżki. Jeśli chodzi o Longa. To kluczowy będzie właśnie test tego punktu oporu na poziomie około 45 centów, od którego odbiliśmy się w kwietniu. Jeśli udałoby się go przebić, ustanowić nowe roczne all-time high, to oznaczałoby to bardzo duże ożywienie cenowe, prawdopodobnie skorelowane z Bitcoinem, bo na ten moment ADA jest wydaje się no zbyt słaba, by samemu je wykręcić. W takiej sytuacji ustawiłbym nasze take profit dość nisko, bo na poziomie 46,2 centa, gdzie moglibyśmy wykręcić nasze 40% zysku bez ryzyka, tak? Związanego z niepewnością co do siły Ady w przebijaniu się przez kolejne punkty oporu. Stop lossa natomiast ustawiam w okolicy 42 centów i 60, czyli dość wysoko ponieważ zakładam, że zejście poniżej 43 centów będzie wiązało się z mocniejszą korektą i brakiem wystarczających sił na szybką regenerację i kolejny atak. W tym wypadku dużo będzie na pewno zależeć od Bitcoina. Natomiast short moim zdaniem powinien być skupiony wokół tego punktu oporu który przed chwilą został pokonany w okolicy 40 centów i 60 tam znajduje się linia wsparcia to na pewno tak, na której prawdopodobnie się zatrzymamy lub przebijemy ją jeżeli rynek dotnie mocniejsza korekta w wyniku który ADA poszybuje na dół tym razem również decyduje się na bardzo krótki stop loss, ponieważ w przypadku tego tokena sądzę po prostu że mocne wybicie o 10 centów w górę do poziomu 44 centów i 70 będzie już wystarczająco mocnym dowodem na to, iż zbliża się próba przebicia bariery 45 centów w takiej sytuacji słuszne będzie po prostu no wiecie, ograniczenie tych naszych strat jak najszybciej. E, no w przypadku tej kryptowaluty podtrzymuję, że bardziej istotne będzie obserwowanie tego, co dzieje się z bitcoinem, na którego rzecz Ada regularnie traci swój kapitał. My natomiast przejdziemy teraz do ostatniej kryptowaluty w naszym dzisiejszym zestawieniu. Szybko tylko zanim zacznę, wspomnę, że 12 grudnia o godzinie 19 organizuję razem z Łukaszem z Biblii Kryptowalut taki webinar, konferencję online od Areny i Koszar Tradingu. Pierwszą taką w historii, e, to jest za darmo, gdzie przedstawimy Wam perspektywy na hossę, to co my robimy, co warto robić, jak się przygotować i w jaki sposób zdyskredytować wręcz konkurencję na tym rynku. Jeżeli jesteście ciekawi naszej opinii i tego, co gdzieś tam chcemy przedstawić, to zapiszcie się z linku poniżej pod tym filmem. Jest tam e, anegdotka i adnotacja, że o zapisz się na webinar 12 grudnia i tak dalej na pewno znajdziecie odszukacie to wchodzicie na stronę wpisujecie maila i numer telefonu jak chcecie dostać powiadomienie i tyle numer telefonu nie jest obowiązkowy i my się słyszymy wtedy na żywo 12 grudnia o godzinie 19 to jest wtorek i poza tym Przypominam, że jeżeli ktoś chce rozgrywać te zagrania razem ze mną, to na giełdzie Bybit ma szereg benefitów. Link do rejestracji jest w opisie. Jest 30 dolarów na start, cashback 10% na start, jest dostęp do VIPa na Discordzie, do Akademii Kryptowalut tak dalej. Więc stronę, na którą możecie wejść, widzicie na ekranie, to są te wszystkie benefity na kolorowo zaznaczone, a po kliknięciu w link będziecie mieli to samo. Na telefonie wyświetlać się to trochę niżej, żebyście mogli się zapoznać. Przechodzimy więc do ostatniego projektu, czyli do Illuvium. Jego obecność na tej liście jest związana m.in. z ożywieniem sektora gamingowego, który ostatnio obserwujemy na rynku krypto. Stwierdziłem, że aby nadać tej serii trochę dynamiki, raz na jakiś czas zajmiemy się mniejszymi kryptowalutami i spróbujemy wspólnie rozgryźć to, jak wygląda ich potencjał. Jeśli chodzi o potencjał tego przedsięwzięcia, to moją uwagę przykuł fakt, że jest ono jednym z największych przedstawicieli gier opartych na technologii blockchain które pojawiły się na platformie Epic Game Stores, będące od jakiegoś czasu chyba największym takim, z tego co kojarzę, dystrybutorem gier wspierającym rozwiązania zdecentralizowane. Illuvium w dużym skrócie to gra RPG zbudowana na Ethereum, która jest oparta na eksploracji otwartego świata oraz jest to też oczywiście NFT w postaci stworzeń zwanych Illuvial i rozgrywka koncentruje się na zbieraniu ich i wykorzystywaniu w taktycznych bitwach, powiedzmy. Obecne miejsce Illuvium w rankingu Gamefi jest, jak widzicie, nieco niżej od dobrze ugruntowanych w tej przestrzeni projektów takich jak Axie Infinity czy Decentraland, ale to niekoniecznie musi działać na, na, na niekorzyść tej kryptowaluty, tak? Bo chcąc czy nie chcąc, powiązanie z blockchainem w dalszym ciągu wielu graczy nie kojarzy się zbyt pozytywnie, a dotarcie do nowych użytkowników kanałami niezwiązanymi z kryptowalutami może być tutaj kluczowe. Jeżeli zwrócimy uwagę na cenę tokena tego Iluvium, zauważymy, Czyli tam ticker jest ILV, tak? Możecie sobie odszukać, to zauważymy wtedy bardzo mocny wzrost od 19 października, spowodowany przede wszystkim korelacją z bitcoinem i resztą rynku, ale też w jakimś stopniu hype'em związanym z premierą gry 28 listopada. W wyniku tego wszystkiego token osiągnął swoje roczne all-time high na poziomie 122 dolarów, ale warto też zauważyć, że po samej premierze nie widzieliśmy też zbyt dużej reakcji cenowej. Sam projekt sięga korzeniami jeszcze HOSSy z roku 2021, gdzie osiągnął, i ponożce all-time high w wysokości 1850 dolarów, od którego aktualnie znajdujemy się w ponad 90% spadku. Ostatni wzrost jest niewątpliwie dobrą oznaką dla Illuvioma oraz w jakimś sensie dla całego rynku altcoinów, jako że inwestycje w gaming pokazują sporą pewność siebie wśród inwestorów. Jeżeli jednak chodzi o zdolność tego projektu do przebicia lub do zbliżenia się do swojego all-time high z 2021 roku, to no cóż, tutaj mamy już mniej pewności, tak? Na pewno jednak tak dalekie odbicie od poziomów z ostatnich hossy Mówi nam o pewnej przestrzeni do dalszych wzrostów i zgarnięciu kapitału, nawet jeżeli miałoby to być tylko połową tego, co widzieliśmy dwa lata temu. Dobrym symptomem jest na pewno spory poziom odporności wobec Bitcoina, który ujawnił się szczególnie na przestrzeni ostatnich wzrostów, zaczynając od października, bo ILV wzrosło wobec Bitcoina o ponad 130%, po czym jednak nastąpił spadek z 320 tysięcy dolarów do około 250 tysięcy Satoshi. Tym samym raczej nie powinniśmy liczyć na to, że ten ostatni wzrost przełami ogólny trend spadkowy, e, ciągnący się od ostatniej hosty. Podobnie też jak w przypadku wielu innych kryptowalut, e, to jest to pozytywny sygnał pokazujący potencjał na rotację kapitału. Mimo wszystko jednak sądzę, że wiecie tam, gaming jako nisza ma tę zaletę w postaci dość wysokiej uniwersalności. Ostateczny cel, czyli zapewnienie rozrywki graczowi, to jest coś, co nie ulega dużej zmianie ze względu na warunki rynkowe, w przeciwieństwie np. do usług DeFi, których użyteczność jest często Bezpośrednio zależna od sprzyjających warunków. No dobra, jeżeli chodzi o samą cenę, to od poniedziałku 27 listopada obserwujemy tutaj handel w formacji trójkąta prostokątnego, który bywa problematyczny, jeśli chodzi o dokładne określenie kierunku, w jakim w najbliższym czasie pójdzie cena. Trzeba bardzo uważnie obserwować wykres, bo w miarę formowania się trójkąta wolumen obrotów tak, powinien maleć, a silny przyrost wolumenu towarzyszy natomiast temu wybiciu z formacji, więc wybicie z tego trójkąta powinno, powinno nastąpić mniej więcej w odległości od połowy do 2 trzecich jego długości i właśnie do tego miejsca się powoli zbliżamy. Wszystko będzie zależeć od tego, czy Illuvium uda się wybić ponad linię oporu wyznaczoną przez najdłuższy bok tego trójkąta. Jak na razie trzykrotnie odbiliśmy się od ceny na poziomie 160 dolarów i wszystko wskazuje na to, że albo przebijemy się w dół i spadniemy o około 10%, w okolicy 95 do 97 dolarów, gdzie znajduje się kolejny poziom wsparcia, albo przebijemy w górę bardzo mocno i zatrzymamy się prawdopodobnie znowu na oporze w okolicy 120, no dolarów, tak jak zrobiliśmy to ostatnio, czyli 26 listopada. Jeżeli chcielibyśmy tutaj rozgrywać longa, to zrobiłbym to dosyć bezpiecznie na małej dźwigni. Ustanowiłbym, e, no powiedzmy, to take profit na poziomie 116 dolarów i 45 centów, co pozwoliłoby nam na sensowny zysk bez ryzyka związanego z próbą przebicia się przez punkt oporu w wysokości 122 dolarów, który, no, może być ciężką granicą do pokonania na, na ten moment. Moment. Przy stop lossie ustawionym na 103,65 dolara na pewno udałoby nam się ograniczyć też potencjalne straty przy tym i tak dosyć bezpiecznym zagraniu, ponieważ zejście w te okolice, moim zdaniem, byłoby dość mocnym argumentem za tym, tak, że nadeszła korekta, i nie ma sensu trzymać dalej naszej pozycji. No ale wiadomo, tutaj druga opcja, opcja B. Nie możemy wykluczyć, że nadejdą spadki. Jeżeli wyjdziemy z wzorca trójkąta prostokątnego w kierunku południowym, zgaduję, że możemy zobaczyć punkt wsparcia, z którego wybijaliśmy się 25 listopada. Take profit jest więc ustawiony na 100 dolarach i 20 centach, co jest moim zdaniem dobrą pozycją do zgarnięcia bezpiecznych zysków w przypadku takiego spadku wartości na tej kryptowalucie. Jeżeli chodzi natomiast o stop lossa, to jego umiejscowienie lekko powyżej 4-godzinnej świecy, zamykający ten okres między 5 a 9 rano, skutecznie uchroni nas od dużych strat, bo wyjście poza tę świecę mogłoby wiązać się po prostu ze sporym ryzykiem opuszczenia wzorca trójkąta prostokątnego i próbę ataku na 122 dolarach. Więc tym takim no, bezpiecznym, na ile to się da na dźwigni zagranie w porównaniu do innych, tak po prostu, chciałbym zakończyć dzisiejsze zestawienie kryptowalut. Pamiętajcie, że te podane tutaj wartości są orientacyjne. A jeśli chcecie zobaczyć, czy zaprojektowane przeze mnie zagrania się spełnią w ogóle, koniecznie sprawdźcie moją grupę na Telegramie, KDP Wiadomości, link w opisie lub sobie wyszukiwarkę w piście. Tylko uważajcie na boty, bo też takie są i podtrzymałem się pod moją grupę, wywłócałem pieniądze. Tam będę dalej Wam wrzucał te aktualizacje i będziemy sobie to wspólnie przerabiać i wyciągać wnioski. Na końcu przypominam, że z linkiem w opisie, gdzie możecie odebrać zagranie long lub short na Ethereum, macie 1000 dolarów w pozycji, czyli 20 dolarów na dźwigni do razy 50, do rozegrania. Jeżeli chcecie to odebrać, klikacie tam w ten link, wchodzicie sobie, będzie strona z odliczaniem i pokazaniem, ile zostało dni i tam procent tego całego eventu, jeszcze do odbioru tak? przez Was. Wtedy będziecie wiedzieli, czy jeszcze można to przeklikać, czy nie. Jeżeli tak, to po prostu możecie sobie spróbować. Musicie mieć 100 dolarów na YBITCie minimum, trzymacie 7 dni i nie mieć tego konta Unified Trading, a kont przynajmniej w chwili obecnej. Te warunki chyba się zmienią. W grudniu też mają to zmienić z tymi kontami Unified, ale rzeczywiście na chwilę obecną wygląda tak, jak wygląda. Nie wiem, czy to można wybrać przy tworzeniu konta, czy jak to teraz wygląda, ale po prostu mówię, żebyście mieli to wszystko z tyłu głowy. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli film się podobał, zostawcie kciuk w górę. Subskrybujcie kanał, bo będzie takich więcej co miesiąc. A my się widzimy, myślę, w filmie dopiero w niedzielę, bo teraz czeka mnie mały wyjazd i w niedzielę opublikuję Wam ciekawy materiał, który według mnie również warto obejrzeć i dotyczy tokena TIA od Celestii, który chcę przeanalizować pod względem akumulacji na najbliższym hossce. Więc teraz przez kilka dni może filmów nie będzie, zobaczymy, może coś mi się uda nagrać, może nie. Do zobaczenia, cześć!